Szkolna uroczystość z okazji Święta Niepodległości miała w Korczaku bardzo oficjalny i zarazem artystyczny wydźwięk, a to wszystko z udziałem zaproszonych gości oraz uczniów pierwszej w historii szkoły klasy wojskowej, czyli oddziału przygotowania wojskowego właśnie. A zatem na artystycznej scenie Korczaka w pierwszej kolejności zaprezentowano montaż słowno-muzyczny zatytułowany Wolność. Czym jest wolność dla każdego z nas w 2023 roku? Narodowe Święto Niepodległości jest dla nas ważnym wydarzeniem, a data 11 listopada to symbol walki o wolność, symbol wiary, miłości i zwycięstwa. Pragniemy wyrazić życzenia, by ojczyzna nasza pozostała wolną i niezależną, a każdy z nas był wolny od nałogów, złości, gniewu czy nienawiści. Bo czym jest życie bez wolności w codzienności? Niech pokój i zgoda zagości w naszych sercach, umysłach i sumieniach. W dalszej części tego patriotycznego spotkania wystąpiła także orkiestra Dęta z Czarnożył. Ze specjalnym patriotycznym repertuarem na tej szkolnej uroczystości wystąpił także chór II Liceum Ogólnokształcącego pod batutą Jakuba Jurdzińskiego. Trzeba uczciwie przyznać, że drugie ELO bardzo pieczołowicie przygotowało się do tegorocznego Święta Niepodległości. Dłuższa relacja z tego artystyczno-patriotycznego wydarzenia do zobaczenia u nas w Short Pressie. Polecamy.